Proszę Państwa, mam rewelacyjny materiał nagrany ukrytą kamerą z pokazu sprzętów AGD, czyli tych tak zwanych garów. No nie będę Wam całego filmu opowiadał, no jak zwykle się zaczyna oczywiście od telefonów i tak dalej, potem akcja się rozwija. Dość powiedzieć, że w pewnym momencie stanął za mną facet chyba z 1,90 m wzrostu i ze 100 kg albo 90 kg wagi o wyglądzie boksera po to, żeby dopilnować sfinalizowania transakcji, zakupu, właściwie prezentów, które otrzymałem w zamian za zakup maty w atrakcyjnej cenie za jedyne 13 900, ale ponieważ chciałem się zręcznie wywinąć z transakcji i powiedziałem, że nie mam dowodu osobistego przy sobie, który był oczywiście potrzebny do zawarcia transakcji, wzięcia kredytu na te zakupy. Więc powiedziałem, że mam gotówkę w domu, no i ten gościu stanął za mną po to, żebym razem z nim pojechał do domu po tą gotówkę, no i oczywiście jego obecność była gwarancją, że tam wrócę na tą salę z gotówką oczywiście. Ale widzicie Państwo, jaki tu jest cynizm, tak? I to jest nagabywanie seniorów na wzięcie kredytu, co w dzisiejszych czasach przy tym oprocentowaniu, inflacji jaka jest, no po prostu jest pętlą na szyję, pętlą na szyję. Także nie będę Wam opowiadał finału, jak się to zakończyło. W pewnym momencie skończyła mi się bateria, bo taki pokaz trwa półtorej godziny, nawet do dwóch, ale spokojnie, miałem przy sobie smartfon i dograłem resztę smartfonem. A jak się to zakończyło, finał tej historii, zobaczcie Państwo na filmie. Zapraszam. Właśnie rozpoczęliśmy kampanię promocyjną, w ramach której ma Pan do odbioru zupełnie nieodpłatnie 10-calowy tablet. Obecnie nasza kampania jest prowadzona na terenie województwa śląskiego. I rozumiem, że do tego województwa się dodzwoniłem, tak? Tak. W takim razie oczywiście ma Pan prawo wziąć udział w naszej akcji promocyjnej. I powiem Panu, że na miejscu oprócz odbioru tabletu, nasi eksperci oczywiście krok po kroku pokażą Państwu, jak korzystać z urządzenia, które Państwo otrzymają. I teraz tak. Promocja jest skierowana do wybranych grup wiekowych. Aktualnie prowadzimy akcję dla osób powyżej 40 roku życia, ponieważ jest to najbardziej świadomy klient, tak? Dlatego proszę mi powiedzieć, czy ukończył Pan 40 rok życia? Tak, chwila, moment. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie najpierw. Ja bym chciał wiedzieć, czy ja coś będę musiał za to zapłacić. Akcja ma wyłącznie na celu promowanie tradycyjnej formy zakupów, dlatego dla zaproszonych gości całość odbywa się bezpłatnie. To jest akcja, która ma na celu promowanie tradycyjnej, czyli stacjonarnej formy zakupów. Po pierwsze, odbieram Państwo przygotowane upominki, a dodatkowo będą Państwo mogli poznać zalety urządzenia, które otrzymują. Proszę Pana, tak jak mówię, jest to niezbędna rzecz ze względu na to, że po prostu musimy wiedzieć, z kim się spotykamy. Także ja nazywam się Krzysztof Wójcik, a z kim mam przyjemność rozmawiać? Dobrze, dziękuję. Dobrze. A proszę powiedzieć jeszcze, jaka to firma jest? Jaka to firma? Skąd? Dzwonię w ramach akcji promującej stacjonarny forum zakupów. Dobrze, więc ja sobie już tutaj zaznaczę. 14. Czy mógłbym odzwonić na ten numer telefonu? Tak, może. Dobrze, dziękuję. O jutrzejszej akcji promocyjnej naszego nowego sklepu RTV i widzę, że Pana uczestnictwo zostało potwierdzone, a tablet przygotowany do wydania. To się zgadza, tak? Tak. Dobrze, to ja tylko powtórzę najważniejsze informacje. Podczas ostatniej rozmowy kolega wspominał o możliwości zabrania drugiej osoby. Nie wspominał. I proszę mi powiedzieć. Nic nie wspominał o tym. Powiem panu tak, do jutra jest jeszcze trochę czasu, a jakby pan przyszedł właśnie z drugą osobą, nie wiem, na przykład z żoną albo z koleżanką. No dobrze, no to wziąłem ze sobą osobę towarzyszącą, kamerę. To dobrze, ja dodam tylko, że naprawdę bardzo miło mi się z panem rozmawiało. Ja oczywiście też będę na miejscu czekała na pana. Taka niska blondynka w okularach. Oczywiście żadna niska blondynka w okularach na mnie nie czekała. Zresztą notabene już nie pierwsza, bo na takich pokazach różnych bywałem wiele razy i zawsze czekała niska blondynka w okularach. Będę miała też identyfikator, więc na pewno bez problemu mnie pan znajdzie. A proszę mi powiedzieć, może na ten moment ma pan do mnie jakieś pytania? Jaka to firma, nazwa?
Finanse pochodzą z funduszy pozawojewódzkich i jest to po prostu sektor prywatny. Do zobaczenia jutro. Do widzenia. Pan ma na imię? Nazywa się pan? Telefon? 511. Tak. Tak. 100. Pan się jest tych? Tychy. Rocznik? Dobra, zapraszamy. Tak. Na temat sponsorów tego spotkania Sony i producenci tych na tym stole widocznych produktów. Oni kilka słów, będziemy dalej. Druga część spotkania bardzo przyjemna. To jest temat spotkania. Produkt naszej firmy, czyli Matanasująca Medico 5 i partner COVID-3D. Nasza firma Medical Factory od roku 2004 będzie już zaraz w maju 18 lat. Jak zajmuje się produkcją i dystrybucją sprzętów medycznych do rehabilitacji. W naszych salonach można znaleźć łącznie 42 produkty do masażu różnego rodzaju. Dziś jest to Mata Medico 5S i Patwerkowy 3D. Spotkanie krótkie, to prawda, ale to nie szkodzi, bo się każdy z was, no taką będzie miał przyjemność. Na tych matach sobie osobiście usiąść, na stół dla Państwa przygotowane. Trzeba się wymasować, zrelaksować, odprężyć. A na temat masażu też się z nami opinią podzielić. Jeżeli ktokolwiek z Państwa w domu ma jakikolwiek produkt do masażu, to też niech idzie i się wymasuje, dobra? Żeby sobie mógł porównać z tym, co ma w domu, a z tym, co my dla Państwa przywieźliśmy. Nie mogą się masować wszyscy, bo są pewne przeciwwskazania, jest ich bardzo mało, ale są. Nie mogą się masować osoby z rozrusznikiem serca, osoby, które chorują na epilepsję i nie mogą się masować jeszcze kobiety w ciąży. Zapraszam. Słuchajcie, pierwszy sponsor spotkania to jest firma Biodżus, producent wyciskarek wolnoobrotowych. Znacie Państwo wyciskarki wolnoobrotowe? Mam takie. Świetnie. A ma ktoś tam z Państwa może wyciskarkę wolnoobrotową? Kto ma? O, prawie wszyscy. Zadowoleni? Soki dobre? Z czego możemy je robić? Marchew. Soki. Ja nawet mam maszynkę z Filipii. No. Tak. Ale soki ze wszystkiego, bo te twarde, miękkie, soczyste, mięsiste, cytrusowe, warzywa, nacie, tam dużo witamin, prawda? Taką jak wysokoterapię sobie można stosować i w ogóle pewnie wiecie, że jakby wyciskarek wolnoobrotowy też nie łatwo porównywać z sokownikiem czy sokowiką, to jest zupełnie innego, nie? I taka książka z przepisami na start nazywa się Żyj Soczyście. Tu macie Państwo sporo różnych przepisów na różne soki. Jaki produkt, z którym mamy łączyć, nie? Żeby to było efektywne i skuteczne. Taka książka fajna na start, bo tu nie ma wymyślnych produktów. Za kierze większy sklep, Lidl, Biedronka, czy ktokolwiek i się kupi produkt na każdy sok, który w takiej książce jest opisany. A cena wyciskarki sama w sobie to jest 4,990, które ona kosztuje. Słuchajcie, kolejny sponsor spotkania to jest to urządzenie. Co to jest? Jak Państwo myślicie, albo wiecie, albo się domyślacie? Oczyszczać powietrze. Oczyszczać powietrze, ślicznie, no. Oczyszczamy tym powietrze, ale używając takiego produktu pozbywamy się z powietrza czego tak naprawdę? Jak myślicie? Albo wiecie? Roztoczy. Czego jeszcze? 2000 godzin pracy to jest bardzo długo, bo to nie jest raz na 3 miesiące, bo to nie chodzi cały czas na dobę, prawda? Bo co by to miało cały czas mielić powietrze, które oczyściło, to byłoby bez sensu, nie? To jest tak, słuchajcie, jedno raz na rok do półtorej roku czasu. Ta cena sama w sobie to jest 5500 zł za ten produkt. 5500 on kosztuje. Jest cena wyższa, bo jest duża przestrzeń chromoczyszcza, prawda? Szybsza skuteczność, dobre filtry. Ten filtr węglowy jest też świetny. Filtr węglowy często się używa w tych okapach, jak nie ma podłączenia pod wentylację, nie? Tam jest włókno węglowe, to wszystko, co najgorsze właśnie, pięknie nam pochłania. Słuchajcie, kolejny sponsor to jest to urządzenie. Co to jest? Jak myślicie albo wiecie? Co to może być? Co tutaj? Do gotowania będę pani mówił. Wszystko się wsypuje tamtego i tamtego się robi, nie? Już jest z tego gotowe. No, to pani radzi. I się chodzi zjeść. No, tak mam już, że termomix.
No to jest to samo, słuchajcie, macie co Thermomix. Znacie Thermomixy? Ma ktoś w domu? Kto ma rękę do góry? O, państwo mają, pani ma. Zadowoleni? Zadowoleni? Zadowolona? Jak? Bardzo? I w ogóle się nie dziwię, nie? Świetna rzecz, bo to kuchni robi wszystko i to jest fajne, prawda? Co możemy w tym zrobić, proszę panią? Pani nie mówi, że wszystko. Ugotować, zmienić. Robiliście pierogi? No, są bardzo dobre. Państwo robili? Trzeba zrobić. A pani? I co? Nie bogate, nie? Podobno same się rozpływają. Tylko człowiek połyka, nie trzeba gryźć w ogóle. Nie żartuję. Ale są bardzo dobre. No. Słuchajcie, kolejny sponsor to jest to urządzenie. Co to jest? Kto wie, albo się domyśla. Raczej wiadomo, odkurzacz, prawda? Bezprzewodowy. Fajna rzecz, bo czego on nie ma? Przewodu kabla nie ma i nie ma worka. Nie ma dwóch najgorszych rzeczy. Z workiem, jak to z workiem, nie ma co ukrywać, zawsze problem. Worki co jakiś czas trzeba wymieniać. W sumie za każdym razem, bo są jednorazowe. Nie wymieniamy z oszczędności, prawda? Ten kurz tam zostaje, to się tam rozmnaża, śmierdzi potem tym kurzem. Wybrałem taki tańszy model ze słabszym akumulatorem. Trochę dzisiaj żałuję, bo u mnie czas pracy po naładowaniu na tych niższych opłatach to jest 40 minut, a na wysokich 20. Mam takie mieszkanie 60 metrów niecałe, odkurzę to w te 20 minut, ale już jest uradowany. Bo mam takiego fajnego synka jaca, to ma 2,5 roku i nie kruszy, nie? Więc trzeba spokojnie to odkurzać, nie? A tutaj jest świetny akumulator, bo tu macie Państwo ten sam co w Dysonie. Ja powiem, Dysona kojarzycie, go reklamują często, jest najdroższy, bo kosztuje 5000 zł, ale też jest świetny. Tutaj na tych niższych obrotach czas pracy to jest 1,5 godziny, a na wysokich to jest aż 50 minut. Więc tak jak mieszkanie czy dom, nawet 2-3 razy odkurzę i nie muszę tego ładować, bo proszę się ładuje, nie? Takie są fajne uchwyty, można na stałe go przy ścianie zamontować. Lepiej gdzieś na narożniku, gdzie jest kontakt, gdzie jest gniazdko. Wtedy w wolnym czasie on wam się ładuje. A jak jest potrzeby, to co robię? Wypinam, prawda? I od razu sobie Państwo im odkurzacie. Ta rączka też jest taka, że można ją fajnie zginać, to też fajny atut, bo się ładnie łamie, nie? Cena tego słuchajcie to 4290, które on kosztuje. 4390. Kolejny sponsor Orgoty to jest to urządzenie. Co to jest? Piorący, nie? One nie są nowością. Są na rynku polskim od roku 90. Może kojarzycie taki jak Rainbow? Macie? Rainbow chyla, PowerMed, Kirby, Turbo Power Cleaner, Home Eco Clean, Robo Clean. Kto ma domu system czyszczący ręka do góry? Taki biorący odkurzacz. Tutaj pani ma, pan ma, pan ma. A pan pamięta nazwę jaki może? Rainbow. Długo Rainbow? No, ja już go mam 10 lat. O, to jeszcze nie tak długo. A pan? 30 lat. 30 lat z kochankiem, ładnie. No. Zadowoleni, co? No, świetna rzecz, to nie było tanie, było drogie, bo przecież Rainbow pierwszy to kosztował tyle co nowy Maruf prawie, nie? To... No, ale dzisiaj jest jeszcze droższe. Ale słuchajcie, o co chodzi? To jest świetna rzecz. Czego tutaj nie ma? Nie ma w ogóle worka na kurz. Tu macie trójstopniowy system filtracji powietrza. No, główny filtr to jest filtr wodny. Wewnątrz systemu czyszczącego. W tym filtrze zatakam wszystkie kurze, wszystkie brudy w wodzie kopię. Nie ma tego w powietrzu, nie ma żadnego worka. Odkurzę, wyleję, przepłuczę po robocie. Kochani, tutaj przede wszystkim co? Cena, nie? 8500 zł dziś ten model kosztuje. W najbogatszej wersji z tym gorącą, wszystkimi końcówkami i w zestawie z turboszczotką 8500 zł. Tyle o sponsorach, nasz produkt naszej firmy, nasza duma. To, co dla Państwa przyjechaliśmy, słuchajcie, czyli mata masująca Medico 5S i pas barkowy 3D. Nie wiem, czy kogoś z Państwa może zdziwię, może nie, ale mata masująca to nie jest w ogóle masażem. I to sobie pomyślę, o czym on mówi, prawda? Jak nie masaż, jak tam każdy chodzi się masować. A to jest inny masaż zupełnie, o to chodzi właśnie. Masażer to jest masażysta. Mata masująca 5S to jest fizjoterapeuta. Czyli zupełnie inny masaż. Inny ma charakter, inny ma cel, inne ma właściwości. Nie da się go porównać. Idąc do masażysty, raczej nikt z Was nie pójdzie z dolegliwościami i rozchorzeniami, no bo nie ma co oczekiwać, żeby masażysta Was z tego wyprowadził. Masażysta to nie jest osoba, która mięśnie regeneruje, o taką odnogę biologiczną i wydba, tylko i wyłącznie masażysta jest osobą, która swoją formą masażu jest Was w stanie trochę zrelaksować.
Na waszą świadomość, którą ci was rozluźni. Taki fajny prezent, pójdź się zrelaksować. Natomiast, a sama forma masażu to jest taka jak na masażerach. Jednolity ucisk, jak ktoś jest dziubałkiem po plecach, nic specjalnego. Mata masująca masuje was zupełnie inaczej, to każda czuje, kiedy się masujecie, bo pewnie podczas masażu tam już tylnie rzędy czuliście państwo, nie? Że ona uciska różnie, a nie tak samo. Tak było czuć? Różnorodną siłę nacisku? Miejscami mocniej, miejscami delikatniej? Tak było czuć? No właśnie, to dobrze czy źle, że tak ona robi? Bardzo dobrze. Być może jest stan zapalny mięśni bądź nerwów, może jest dyskopatia, może jest zwyrodnienie, a być może ktoś z państwa ma przepuchlinę i wcale o niej nie wie, bo tak też często było, prawda? Mięśnie się będą zakwaszać w nas przez całe życie i zakwaszają się przez całe życie. Nie da się tego uniknąć, że one się przestaną zakwaszać. Bo są trzy czynniki, które to powodują. Głównym czynnikiem jest, słuchajcie, sami może wiecie sami. Kiedy takie czujemy, że jesteśmy mocno spięci, jak mamy dużo czego? Stresu, tak? No stres jest, kochani, głównym czynnikiem zakwaszania się mięśni. Stres to jest główny czynnik, główny powód. Na drugim miejscu jest praca mięśni. A zauważcie jedną rzecz, że mięśnie pracują całą dobę przez całe życie. Jak siedzicie teraz, to fizycznie się nie męczycie. Ale mięśnie i tak muszą pracować od was. Kiedy państwo śpicie, organizm się regeneruje, ale mięśnie nie. Mięśnie i tak cały czas pracują. 80% społeczeństwa w Polsce cierpi na schorzenia kręgosłupa. To nie jest problem 30%, 20%, tylko 80% społeczeństwa. Czemu 80, a nie 100? Bo 100% to będzie za 10 lat. Jak to młode pokolenie stanie się już dorosłe. Większość chorób jest w kręgosłupa. Tam jest początek tego wszystkiego. Jest takie staropolskie powiedzenie, że ryba psuje się od? My tak samo. Dlaczego? Bo jak są uciski na nerwy, to ten nerw nie ma jak kanałem rdzeniowym tego sygnału, tej pracy narządów do mózgu dostarczać. Więc to jest jakby trochę wyłączone, więc mózg, skoro te nerwy tu nie pracują, no to jak ma to działać, funkcjonować? Jak domino się sypiemy, jak ta ryba w przysłowie. A czemu tak jest, że państwo te swoje mięśnie nie dbacie o ten kręgosłup, co? Czemu nie dbacie o ten kręgosłup? Lenistwo, wygody, braku czasu, ktoś powie, że się nie chce, czyli z lenistwa. A ja wam powiem, że to nie jest tak. Taki bym nie był brutalny. Mi się wydaje, że po prostu jest brak takiej świadomości naszej, nie? Bo te mięśnie trzeba dbać, a tym bardziej jak. Jakby nas nauczono i byśmy wiedzieli, że taką prostą, bardzo prostą profilaktyką dbania o mięśnie jest masaż, to byśmy też to robili. No przecież też myję codziennie zęby. Ja się dba, tak się. Też myję zęby. Każdy z was myje zęby, mimo że nie bolą. Nikt z was nie czeka z myciem zębów, aż będą boli, bo pójdzie do dentysty, żeby go tam nie zamił trochę, nie? Myjecie dla profilaktyki te zęby, żeby nie bolały, dla higieny, dla komfortu, dla samopoczucia. Wy w sumie o tym nie myślicie, po co to robicie, bo to jest obowiązek, to się robi. To się robi, to jest rutyna. Tak się pan kopie codziennie, nie? Każdy. Bo to jest rutyna, higiena. Higiena dbania o mięśnie jest ich masaż. Zmycie zębów jest profilaktyką dbania o zęby, a masaż jest profilaktyką dbania o mięśnie. Zęby można wymienić, nie musicie ich myć. Ale o kręgosłup musicie dbać, bo jego się nie wymieni. Ciężko pracujecie. Dbacie o wszystko dookoła siebie, żeby dogodnie, dobrze wyglądało. I na tym się kończy, bo dbacie o wszystko dookoła siebie, a nie o siebie samego. A gdyby nie te mięśnie, o które trzeba dbać, ani by was tutaj nie było, ani nie będziecie mogli z czasem o to wszystko dookoła siebie dbać. To jest początek wszystkiego. I to osoby młodsze też już mają, bo te mięśnie, one też o nie nie dbają. A droga taka prowadzi tylko do jednej mety. Metą jest co? Niedokrwienny udar mózgu. Mięsień się na tyle zakwasi, że już nie będzie uciskał, a powoduje zator na tętnicę. Odcina tętnicę i mamy udar. Mam na myśli udary nie wszystkie, tylko ich większość. Dokładnie, słuchajcie, bo powiem tak idealnie. 62,3% wszystkich niedokrwiennych udarów mózgu są nad ranem. Między 4 a 6, ich jest najwięcej. No bo zobaczcie, na odcinku szyjnym, jak się uszkodzi rdzeń, czyli nerw, to w najgorszym przypadku co? Nie będę mówił, bądź widział, bądź słyszał, ale będę żył. Na odcinku lędźwiowym, jak naruszę rdzeń, czyli nerw,
to w najgorszym przypadku nie będę mógł chodzić i będę na wózku inwalidzkim, ale nadal będę żył. A na odcinku piersiowym są takie kluczowe narządy naszego ciała. Jak serce, jak nerki, jak jelito, jak trzustka, jak wątroba. Nie chodzi o serce, można przeszczepić. Nie chodzi o te inne narządy, chodzi o trzustkę. Bo trzustki, jak kręgosłupa się nie przeszczepi. A jak dobrzycie Państwo nerw od trzustki, to ona obumiera, a my równolegle z nią. Gabinet rehabilitacyjny, jak ruinę jakiegoś zamku. Bo za tymi drzwiami od gabinetu nie ma rehabilitacji. Bo o czym wy mówicie? Otwórzcie Państwo sobie na to oczy. O czym wy mówicie? O 10 zabiegach po 10 minut? Na które czekacie pół roku w kolejce? Przecież to nie jest rehabilitacja. I tak sobie dajemy wmówić, że z wiekiem tak już musi być. Nieprawda, nic nie musi. Mata też jest inwestycją. Pewnie, że tak. Wartość tej maty to jest, słuchajcie, kochani, dokładnie 13 900 zł. Tyle taki produkt kosztuje. 13 900 zł. Ale powiem wam jedną rzecz. 13 900, kochani, to jest i tak znacznie mniej niż 4,5 tysiąca złotych z jeden problem prywatny cykl. Kto z Państwa mi powie, dlaczego 13 900 to jest mniej niż 4,5 tysiąca z jeden cykl? Kto mi powie dlaczego? Tam się dokończy. No właśnie, tam się dokończy, a tu zostaje. Tam jest 30 zabiegów za 4,5 tysiąca, a tu mam za nieskończoną ilość zabiegów 13 900. Jednorazowo za nieskończoność. Nie tylko dla mnie nieskończoną ilość, ale dla wszystkich domowników. Dla najbliższej rodziny. To może być między domami. 10 dni tutaj, 10 dni tutaj, bo tak się masujemy. 10 dni pod rząd, 10 dni przerwy. 10 dni pod rząd, 10 dni przerwy. Wartość maty się nie bierze znikąd. A w środku tej maty macie Państwo formę masażu wibracyjnego. On jest dla każdego z nas, a w szczególności dla osób, które mają problemy z czym? Z peryzantyką jelit, wzdęcia, zaparcia, problemy z wypróżnianiem, osoby z kaszą schorowane, problemy z nietrzymaniem moczu i u Panów dla profilaktyki dbania o schorzenia prostaty, to też świetna forma profilaktyki. Masaż siadzu, ten masaż wykonujecie Państwo w czasie 20 minut. Jak 20 minut minie, a mata się wyłączy, to włączyć ją jeszcze raz na minuty 10, moi drodzy, i wówczas włączyć masaż rolujący. A co to, zobaczcie, bardzo wolne ruchy głowic nefrytowych wzdłuż mięśni grzbietu kręgosłupa. Bo masaż siadzu to jest dla mięśni wysiłek i rehabilitacja. A masaż rolujący te mięśnie rozluźnia, żebyście Państwo byli rozluźnieni, a nie spięci, tak? I to jest 30 minut dziennie domowej rehabilitacji. Nikt mi nie powie, że nie ma czasu, czy mu się nie chce. Bo prywatnie jest problem się dostać, a tutaj nie potrzebujecie nawet Państwo dodatkowego mebla w domu. To nie jest dodatkowy mebel w domu. Kurczę, zobaczcie, załóżmy, że tutaj mam, tam mam telewizor, nie? A tu mam swój ulubiony fotel. Na tym swoim fotelu kładę matę i oglądam ten swój telewizor codziennie i ja się masuję. O oleju konopnym Państwo słyszeliście? Produkt świetny, bo naturalny. Maść ta składa się z 27 ziół naturalnych z dodatkiem 5% oleju konopnego. 5% to najwyższe dopuszczalne stężenie oleju na rynek polski. Kto chce iść na masaż drugi raz, zapraszam, 2 miesiące są wolne. Kto ma ochotę na masaż jeszcze raz, bardzo proszę, to jest dla Was. Jeszcze jedno miejsce dalej, niech Pani idzie. Pani może już iść też. Aureliusz, weź matę do tyłu, niech się Pani rozmasuje. Balsam konopny na wszelkie zmiany skórne działa w sposób fenomenalny. Skórę świetnie nawilża, natłuszcza, odżywia. No nie ma szans podrażnić, bo nie ma żadnej chemii i nie ma żadnych alkoholi. Balsam wywołuje działanie rozgrzewające oraz poprawia krążenie. Cennym składnikiem balsamu jest olej z nasion konopi, korzystnie wpływający na skórę. Nawilża, zwalcza wolne rodniki, łagodzi stany zapalne i podrażnienia. Stosować zewnętrznie, delikatnie wmasowując skórę. Stosowany regularnie, ujędrnia ciało, poprawia nawilżenie dla skóry suchej, o proszę, i odmładza nawet o 20 lat, słuchajcie. Świetny produkt. Te 20 lat dodałem od siebie, tu tego nie napisali niestety, ale warto jest w to wierzyć i może się spełni, prawda? Te duże opakowanie 220 gram aptece to będzie cena 30 euro, czyli 140 zł za 220 gram. To nie jest wielce wysoka cena, ale duże opakowanie. Ktoś ja znam ceny. Dziś aptece zwykła ma sztuczkę 100 gram, to jest ponad 40 zł, więc nie ma dużej różnicy. Tutaj się na to będzie taka bardzo dobra promocja. Bo to nie jest 140 zł, to nie jest suma.
to jest raptem 80 zł za opakowanie, a biorąc dwa opakowania płacimy jeszcze mniej, bo dwa są za 140, to się jeszcze bardziej opłaca. Kto będzie chciał, to ręka do góry, że pani, państwo, weźcie sobie bardzo dobra rzecz. Panowie, jedna, dwie? Dla żony, dla siebie. Dla pani jedna, dwie? Dla pana jedna, dwie? Święte to jest. Bardzo. Pożegnamy i każdy z państwa otrzyma za przyszły prezent gwarantowany, to mamy jeszcze dla was takie dodatkowe 3 darmowe upominki za wspólnie spędzony czas. Dodatkowo upominki mamy 3, osób jest troszkę więcej, ale to nie szkodzi, bo każdy z was ma równe szanse, żeby wygrać nawet wszystkie 3 dodatkowe darmowe upominki. Zaraz sobie wybierzemy wspólnie kupon zwycięzcy do każdej z nagród. Jak kupon wybierzemy, zanim odczytam zwycięzcę z kuponu, to się was zapytam. Kto z państwa by się cieszył, gdyby był na kuponie i wygrał którykolwiek z tych prezentów, poproszę rękę wysoko do góry. Jak na kuponie będzie ktoś, kto ręki nie podnosił, to nie dostaje, bo na siłę się nie uszczęśliwia, a żeby wygrać trzeba grać. Podnieść rękę do góry, to mam szansę, żeby wygrać. Jak ręki nie podniosłem, to nie mam szans, nie? I kupon zwycięzcy nie odpada, tylko wraca, bo jak ktoś ma szczęście, to niech wygra wszystko, a ja mu tego życzę, tak? No, jak pani ma na imię? Danuta. Pani Danusiu, pani pomoże mi jako pierwsza, dobrze? Od 1 do 7 numer poproszę. 6. A z góry czy z dołu liczymy? Z góry. No to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Pierwszym prezentem perfum damski. Kto chciałby go wygrać? Ręka do góry, wysoko, śmiało? No, pięknie. Danuta i Krzysztof. Sami siebie wylosowali, zobaczcie. Wow, brawo, bardzo proszę. Ale brawa, nie zazdrościmy! Pan jak ma na imię? Andrzej. Panie Andrzejku, to teraz ja nasuję kupony, a pan podaje numer od 1 do 7, panie Andrzeju. Góra czy dół? Teraz 5. Od dołu. Jak pan woli, odwracamy i od dołu do 5, nie? 1, 2, 3, 4 i 5. Perfum męski. Kto chciałby go wygrać? Ręka do góry, wysoko! Który to? I wielkie brawa dla pana! Gratuluję bardzo. Panie Józku, kupon pana wraca, ja tasuję kupony, a pan podaje numer od 1 do 7. 3 z dołu. 3 z dołu. 1, 2 i 3. A teraz co mamy? Taki, jak to się nazywa? Aromatyzator. O, aromatyzator. To gorsze jak szczebrzyczynie chrząść w miszczcinie wymówić, nie? Takie urządzenie, do którego się wlewa jakiś zapach i to tak bucha fajnie parą zapachem. No, taki aromator, no. Kto chciałby go wygrać? Ręka do góry? Danuta i Krzysztof. Zobaczcie to, drugi raz dzisiaj wygrali. A taka duża sala, nie? Ale są starze. Pani to musi wysłać kupon fotolotka. Jak pani wygra, dla mnie 10%, dobra? Zaraz idę. Zara idzie, dobra. A pani jak ma na imię? Henryka. Jak? Henryka. Aha, a pan? Aleksander. Aleksander, ładne imię, Olek, nie? Oluś, jak był mały, to był Oluś, nie? Ale teraz jak jest Olek, Aleksy. Nie? Aleksy. A. Dobra, to pani Henryko, nie pani poda numer od 1 do 7. 6. A z góry czy z dołu liczymy? Z dołu, weźmy. Od dołu, tak zawsze pani od dołu? Od dołu. Tak, dobra, odwracam i liczymy. 1, 2, 3,
4, 5 i 6. Kto tu jest, nie patrzę. Patrzę na panią, prawda? Kupon zginam na 4, tutaj go odkładam. Te kupony przerywamy, one już nie biorą udziału w losowaniu. Magda jest na wieży, już będą nam potrzebne, prawda? Nagroda główna, moi drodzy, jest jedna, a zwycięzca jest wylosowany w dniu dzisiejszym. Mam ogromną przyjemność i zaszczyt. Osobą z tego kuponu na dzisiejszym spotkaniu. O kurczę, wręcz nagrodę główną, moi drodzy. Nagrodą główną jest produkt, który nie dość, że był tematem spotkania. Nie dość, że był jego bohaterem. To jest potrzebny każdemu z nas w domu. Czyli mata masująca Medico 5S. Mata masująca Medico 5S to nagroda główna dla zwycięzców z kuponu w dniu dzisiejszym. Dobra nagroda? Kochani, pamiętacie Państwo, jaka jest wartość maty masującej, ile ona kosztuje? Ja mówiłem cenę? Ile? 13. Dokładnie, 13 900, bądź na spłaty po te 360 zł. No taka jest jej wartość, kochani. Gdybym dzisiaj Wam powiedział, że dla osób z tego kuponu ta mata będzie za darmo w prezencie, to Wy byście mi w to uwierzyli? Nie. Dzięki Bogu, że nie. Każdy z nas jest dorosły i każdy z nas wie o tym, że w życiu nie ma nic za... I mata też za darmo nie jest. Mata ma swoją wartość, prawda? A to 13 900, bądź na spłaty po te 360 zł. Dla każdego, dla zwycięzców też wartość jest ta sama. Ale i tak wiem, że zwycięzcy z tą matą do domu wrócą pod ręką z uśmiechem i z radością i już dziś będą jej używać. Ponieważ sponsorzy spotkania się przygotowali. Sponsorzy spotkania dla zwycięzców do tej maty w dniu dzisiejszym ufundowali nie jeden, nie dwa. Tylko kilka bardzo wartościowych prezentów. A prezenty jak to? Prezenty są kompletnie za darmo, za 0 zł, moi drodzy, do tej maty masującej. Powiem Wam więcej. Są to prezenty, kochani, które swoją łączną wartością spokojnie przewyższą ponad 25 tysięcy złotych ich wartości, będącymi prezentami za darmo do tej maty. Tak jest prawa, nie to dobrego kolega. Kto z Was by się cieszył? Kto z Was po prostu by się cieszył, gdy był na tym kuponie i mógł mieć to wszystko u siebie w domu? Ręka do góry, wysoko śmiało i trzymamy, kto by się cieszył. Raz, prawda? Tutaj mamy dwa, tam mamy trzy, tu mamy cztery, tam pięć, sześć, ale raz jeszcze śmiało, kochani. Kto by się cieszył, gdy był na kuponie i mógł mieć to w domu? Raz jeszcze ręka do góry, wysoko śmiało i trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Słuchajcie, bo są jakieś szepty i szmery. Tak, macie Państwo rację. Mata kosztuje 13 900, na zapłaty po 14 zł. Do maty otrzymują te 4 prezenty kompletnie za darmo. Są to do tej maty prezenty. Zatem ostatni raz zapytam te szczere, konkretne, uczciwe osoby. Kto by się cieszył, gdyby był na kuponie i mógł mieć to wszystko u siebie w domu? Raz jeszcze ręka do góry. Wysoką chwilkę. Trzymamy się Was zapamiętać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Panie Jerzy, Panu też serdecznie gratuluję. Mata masująca jest dla Pana. Do maty wszystkie 4 prezenty i zapraszam do Marty. Wielkie brawa! A mój dowód? No, poproszę to. No, nie mam przy sobie. Proszę? A pan gdzieś blisko? No, jestem Kieszaninem. Dobra, no to pan poda, co pan pamięta. Ale co mam podać? Nazwisko. Ale po co ja mam podawać? Dobrze, to musimy, nie? Proszę? Pan pamięta dowód publiczny. A ja jestem zaskoczony w ogóle. Jeszcze dobrze panu piątą. Ale co, że co do... Ciepło się zrobiło. Ma to masująca, ma to 13 900 i to ma to pan ma 4 prezenty. Aha, 13 900, czyli jak ja kupię tą matę, to mam 4 prezenty, tak? A, no dobra, ale skalkulujmy to, czy to się opłaci. Bardzo. No dobra, bardzo. Czyli mata byłaby 13 900, tak? Tak, wszystko wypisuję. A resztę dostanę gratis. No nie, no dobra, no to ja sobie to policzę, tak mniej więcej to by wyszło jakieś 20 tysięcy, a to mam za 13 900, no, tak? Tak. Aha. No, dobra, no ja muszę iść po pieniądze do domu i... No to nie ma problemu, dobra. To pani Jerzy, zrobimy tak. A mogę tą kartkę wziąć? Tak, może pan. Wypiszemy, że to jest całą umowę. Jak pan się nazywa? Ale to ja później umowę spiszę, jak będzie już... Nie, najpierw spiszemy umowę pani Jerzy i później pójdziemy z panem po pieniążki do domu, nie ma problemu. Nie, tak nie. No to jedźcie od razu po pieniądze z pieniądzmi, ja z pieniędzmi po prostu przyjadę i...
To ktoś pojedzie z panem, panie będzie jeździł, nie będzie wracał niepotrzebnie znowu tutaj. Nie, daleko nie mieszka. To nie szkodzi, kolega ma towar w aucie, to pan on go wyrzuci. No, bez sensu już tutaj wracać, nie? Nie, odlatuje, tak chyba jest. A to który kolega by ze mną jechał? A który pan chce, by dojechał? Który kolega by jechał? No, którego pan chce? No, nie wiem, no. Pojedziecie raz, ale będzie pan spróbował kupić raz. Po tym czasie włączamy masaż na 10 minut, rolujący tak zwany, i ten masaż też się wyłączy. Aha, znaczy, i ten rolujący jest... po prostu mnie wyroluje. Tak, mnie wyroluje. Tak, dokładnie. Tak jak wy chcecie mnie wyrolować. No, nie wiem, co musimy. Ja się muszę na tym zastanowić. Aha, a tu masz umowę, tak? Udało mi się wyjść z pokazu, bo już chcieli jechać za mną. Ten gość mi proponował, żeby jechać ze mną po pieniądze. A ja uciekłem. To znaczy on się zagapił, a ja wyszedłem szybciutko i skierowałem się tutaj do ogródka, a nie do wyjścia. I on wiem, będzie teraz wszędzie szukał, ale mnie nie znajdzie. Tu jest taki ogródek na tyłach. On taki jest raczej niewidoczny. Uciekłem tamtędy, nie? Tą dróżką. Tam jest wyjście, przejście. A on już liczył na to, że pojedzie ze mną. Zaproponował, żeby ze mną jechać po te pieniądze do domu, nie? To jest 13900. To się opłaci. Ja mówię, że sam pojadę, nie, ale my pojedziemy z panem i od razu damy panu na miejscu ten i te prezenty i to wszystko, co pan tam kupi. Nie będzie pan musiał wracać. Benzyna droga, nie? Nie będę musiał wracać tutaj na miejsce, żeby z pieniędzmi, żeby kupić te rzeczy. Wydam 13900 i mam zaoszczędzić, żeby tu nie wracać z powrotem, te parę złotych na tą benzynę, nie? I chcieli jechać ze mną, nie? Nie, klienta się już nie wypuści z rączki. Jak się go już złapało do rączki, to się klienta z tej rączki nie wypuszcza. No. A ja tu mykłem do ogródka bardzo, bardzo ładnego. Muszę teraz przeczekać. Bo ja nie wiem, gdzie oni są. Cicho. Odwrócę teraz obraz. Uwaga, bo odwróciłem teraz obraz i wyjdę na zewnątrz. No po prostu muszę stąd czmychnąć. Mam nadzieję, że ten facet nie poluje tutaj na mnie gdzieś. Co, kupił pan coś? A skąd? Jak pan ocenia tą... Ten cyrk cały. To jest naiwność ludzi głupich. Ale to po co pan przyszedł, jak jest naiwność ludzi głupich? Po to przyszedłem, bo ja lubię na przykład posłuchać. Lubię słuchać tak rozrywkowo, się, tak? Rozrywkowo, a ja lubię dużo gadać, bo jestem jeden gadujący, tych chyba najwięcej. Lubię słuchać, lubię gadać. I byłem na masażu. Frekwencję i dostał pan... Dostałem strasznie dużo. Oni obiecywali jakiś laptop czy laptop, tablet. Ja mówię, proszę tablet albo laptop. Nie, to dla tych, co zamówią. Czyli ten laptop, tablet pan nie dostał, bo nie pan dostał, nie zamówił. Nic nie zamówiłem. Aha. I to już jestem po raz czwarty. Żona ma laptopy, mamy stacjonarne, mamy komputery, podawiarki, ale myślę, przyjdę, wezmę. To gdzieś sprzedam albo coś. Ale pana oszukali po prostu. Ja wiem, ale to nie pierwszy raz. Daje się pan oszukiwać. Nie, że daje się. Ja chodzę, śmieję się z tych ludzi, wie pan, i nic więcej. Ale wie pan, że niektórym to wcisną. Ale ja wiem, że wcisną. A wy nie chcieli wcisnąć przed chwilą, ale proszę pana... Ja się schowałem. Co się panu podobało? Ja mówię nic. Nic panu się nie podobało. No nic mi się nie podobało. Tak pan powiedział. No dokładnie. A mnie nie chcieli wcisnąć na siłę, wie pan, tą matę za 13900. No. Dorzucić mi do tego tam 4 prezenty. Aha. A ja już tak się zacząłem wycofywać. No. A mówię, no to jadę po pieniądze do domu. No.
Dobra, niech pan jedzie, ale my z panem pojedziemy. A? I taki Słaniaki. Postawny chłop, 1,85 m, 90 kg wagi, już stoi za mną i czeka, żeby ze mną jechać, wie pan. Ja mówię, ale to ja tu wrócę. A oni mówią, nie, niech pan nie wraca, bo szkoda drogi, benzyny, to my z panem pojedziemy i tam Aha. na miejscu pan nam zapłaci. No. No, żebym ja nie uciekł, wie pan. Nie, panie kochanie, byliśmy z żoną w duchu. Jesteśmy w duchu i tam jakieś materace masujące, coś tam. Znaczy jak w duchu w sensie? W parafii? Byliśmy w parafii i tam było ogłoszenie, aha, że w poniedziałek aha. jest coś. Żona mówi, to chodź pójdziemy. No i żona położyła się, masuje. To nic nie masuje, bo Polacy tylko idą do apteki i jedzą, te żrą te tabletki, nic więcej. A tu żona mówi, nic nie czuła. Facet jakiś górnik mówi, to ja polecę po pieniądze, to leć pan, bo ja chcę za gotówkę, ja nie chcę żadne raty. Żona coś tam powiedziała, to zobaczy w domu. Kurwa, my się patrzymy, to 600 zł w internecie. Tak. 600 zł, 600, ale dzwonili do żony chyba 10 razy. Żeby no, zdecydowała się pani czy nie. Nie, proszę nie dzwonić, dziękujemy, zrezygnowałem. Ale powiem panu, dziwi mnie, że to w kościele w duchu tak było, że... tak było. Ale to teraz było na tym... Nie, to w tamtym roku było. Ale to i tak, no. W tamtym, nie, to było przed pandemią. Jak proboszcz może być tak naiwny? Nie, to nie jest naiwny, to jest za pieniądze. A. Panie kochany. Na ofiarę złożyli. Nie, no przecież musieli dostać kasę. To się tak nazywa, no. No coś za coś. No. Kasa. No dokładnie. Panie, ja byłem w tym... w piramidzie i znajomy, bo ja pracowałem we Fiacie, on też pracował i mówi do mnie, wiesz co, mam pół szafy tych różnych rzeczy i to płacę w ratach. Po co to bierzesz? Po co to bierzesz? I jest no, taki głupi, że raz się naciął i drugi raz się dał nabrać. Ja byłem multum razy, ponad 100, może ponad 200. Kiedyś wygrałem 1000 zł. Plakat mi dało, taki dyplom wygrałem. Nie, to proszę, to jest 1000 zł. Nie, bo pan do tego. Ale ja nie chcę, ja chcę te 1000 zł. Ale to nie, porwał przy mnie. Proszę żona pana, to jest wszystko psychomanipulacja. Ale przecież wiem, żona wie, że jak pójdę, ja nic nie kupię. Ja to samo, bo żonie powiedziałem. Ale dobra, nie. Idziemy, ale żebyśmy nic nie kupowali. Nie. A jak są małżeństwa, to oni wychwytują i ich trzymają. Jak rybę. I oni już wiedzą, które, tak, co. Tak. Ja z boku mówiłem, ja mówię, nawet wiem, kto teraz wygra. Bo ja to już znam to wszystko. No, ja też już to znam. Dostał mi jakiś dezodorant, nie wiem. No. Przede wszystkim emeryci przychodzą we dwójkę, zrobią im z mózgu wodę, podpuszczą. My nic nie kupujemy, my nic nie sprzedajemy, my tylko tak tego. I tylko się patrzą, gdzie są te rodziny i już złapali tego bakcyla i łapią. Tak, tak. Panie kochany, ja byłem bardzo dużo różnych rzeczy. Ja poszedłem się tylko pomasować, zrelaksować. To idę teraz sobie na targ do koleżanki, pogadam i tylko tyle i aż tyle. Także ja nigdy się nic nie kupiłem, ale bardzo dużo razy. W tym roku już byłem 2 albo 3 razy w nic. Kompletnie nic. A jaka pana imię jest? Mieczysław. Tyszanin, tak? Tyszanin. No to ja Tyszanin. Podam, że Mieczysław. No, Mieczysław Tyszanin. Ale wie pan, bo ja jestem redaktorem internetowej telewizji TV. Ja tu przyszedłem po to, żeby to wszystko nagrać. Wie pan, rozumiem. Bo już takich programów ze 3 zrobiłem. I jest to hit internetu, proszę pana. Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Jeśli spodobał Ci się ten reportaż, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapkę w górę. Polub też naszą stronę na Facebooku. Możecie też wesprzeć nasz kanał drobną wpłatą na portalu patronite.pl i zostać patronem medialnym telewizji Tychy. Szczęść Boże!